Cieśnia w Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku. Piłkarze TSP Podbeskidzie Bielsko-Biała, prowadzeni przez Dariusza Kubickiego, odbyli ostatni trening przed wyjazdem na zgrupowanie do Turcji. Trening poprzedziła oficjalna sesja fotograficzna. O pracy z drużyną opowiadał trener Dariusz Kubicki. Znaczy jeszcze zostało sporo czasu, ale widzę, że zawodnicy trenują bardzo sumiennie i ten okres, można powiedzieć, selekcyjny powoli się kończy. Naprawdę wykonali sporo pracy. Przede wszystkim pracowaliśmy nad wytrzymałością ogólną, siłą ogólną, oczywiście nie zapominając o elementach taktyczno-technicznych i zadowolony jestem po prostu z pracy, jaką wkładają piłkarze w treningi. Przygotowania do rundy wiosennej zapytaliśmy Richarda Zajaca oraz Dariusza Pietrasiaka. No, to jest pytanie najbardziej do trenera, no ale ja myślę, że tak po kolei nad wszystkimi, od obrony przez pomoc po atak, żeby to wyglądało w miarę dobrze. Bardziej pracujemy nad wytrzymałością, nad siłą, a już ten obóz w Turcji, który się zacznie lada dzień, zaczniemy trenować nad zgraniem, nad techniką, nad taktyką, także będą w tym momencie przeważały te elementy.